Hej kochani, dzisiaj chcielibyśmy dla Was nagrać kolejny filmik kulinarny i chciałabym Wam pokazać, jak fajny sposób zrobić krewetki. I ten filmik w zasadzie powstał z inicjatywy mojego bliźniaka, bo on nigdy nie jadł dobrych krewetek, zawsze miał w jakiś sposób problem z tym, a ja bardzo lubię krewetki i to jest taki mój fajny sposób na to, żeby fajny sposób po prostu przyrządzić krewetki. I do przyrządzenia tych krewetek, no oczywiście będziecie potrzebować krewetki. Ja tutaj mam krewetki tygrysie, bo tylko takie znaleźliśmy w sklepie surowe. Niestety ja nie umiem robić krewetek takich już sparzonych. I w Polsce wiem, że jest problem z znalezieniem takich surowych krewetek. Tak akurat kupiliśmy w Auchan. Wiem też, że w Selgrosie i w Makro można kupić takie surowe krewetki. W innych sklepach, no nie wiem jak to jest z dostępnością. Mam tutaj też dwa po prostu świeże ząbki czosnku. Tu mam oliwę, taką olej rzepakowy. Aromatyzowany cytryną i pieprzem, jedną papryczkę chili, taką garść liści kolendry, limonkę, no i wyciskacz do cytryny i do czosnku. No i najpierw zaczynamy od papryczki chili. Ja zawsze zakładam rękawiczki, bo papryczka chili jest bardzo ostra i po prostu kiedy kroicie taką papryczkę, no to możecie potem dotykając taką ręką oczu czy takich miejsc intymnych, możecie się nieźle poparzyć. Dlatego ja zawsze proponuję, to znaczy ja po prostu od dawna robię tak, że po prostu zakładam rękawiczki, jak kroję taką papryczkę chili. I teraz tak, jeśli lubicie super ostro, no to oczywiście zostawiacie te nasionka w środku. Mój bliźniak nie lubi tak super świetnie ostro, więc ja pozbywam się tych pesteczek. Oczywiście ten przepis jest w 100% keto, więc jeśli ktoś jest na diecie ketogennej, to jak najbardziej może ten przepis wykorzystać. O, jest ostra, bo aż czuję po oczach, jak piecze. No i teraz po prostu kroimy tą papryczkę na mniejsze części. Oczywiście, jeśli nie możecie zdobyć takiej surowej papryczki, to równie dobrze możecie użyć jakiegoś tam, nie wiem, suszonego chili czy ostrej papryki. Efekt będzie ten sam. I tak w miarę drobniucieńko. Kroimy tą papryczkę, tak żeby się nie zaciąć. Ok, przekładam ją do jakiegoś takiego naczynka, gdzie będziemy robić marynatę. Teraz spokojnie możemy ściągnąć rękawiczki, nie będą nam dalej potrzebne. I teraz tak, mam tutaj garść, taki spory listków kolendry, oczywiście wcześniej umytej i osuszonej. Kolendry teraz tak naprawdę możecie w każdym markecie kupić, nawet w Biedronce czy w Lidlu, także myślę, że nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem. No, kolendra jest dość specyficznym takim ziołem. Ja w Polsce, kiedy mieszkałam w Polsce, jakby nigdy nie używałam jej, ale kiedy przyprowadziłam się do Australii, to no nie wiem, ona po prostu mi towarzyszyła praktycznie do każdego dania, bo jest super świetnie taka
No ma tak specyficzny smak i zapach, taka jest zupełnie orzeźwiająca. Ja ją zawsze dodawałam do różnych sałatek, zup, no po prostu dla mnie to zioło jest super. Teraz tak, dodajemy limonkę. Oczywiście możecie dodać cytrynę, czy jakiegokolwiek octu balsamicznego, czy takiego jabłkowego. Chodzi po prostu o taki jakiś taki kwasek. Ja po prostu dodaję limonkę, bo uważam, że kolendra i limonka super się uzupełniają. Mam taki fajny wyciskacz. Kupiłam go chyba w IKEA, jak się nie mylę. Fajnie spełnia swoją rolę. Uwielbiam zapach limonki. Limonka i kolendra są takim super jakby składnikiem, które się łączą. Do tego jeszcze ząbek, dwa ząbki czosnku. Kompozycja idealna. No i oczywiście ta ostrość papryczki chili. Okej. I dodaję oliwę, znaczy oliwę, olej rzepakowy z cytryną. Co znaczy z cytryną? Po prostu tutaj on jest taki aromatyzowany, widzicie? Skórkę pomarańczy i po prostu pieprz. Po prostu dodaję ten olej dlatego, żeby, bo tutaj chcemy zrobić marynatę i ten olej tutaj jakby dodatkowo nam dodaje taki aromatu cytryny. No i po prostu te krewetki się lepiej zamarynują. Zresztą każda marynata tak naprawdę jest na bazie jakiegoś tam oleju. No i teraz staramy się tak, żeby trochę obtoczyć te krewetki w tym wszystkim. I kochani, tak naprawdę wszystkie owoce morza, ryby nie musicie marynować, nie wiadomo jak długo. Natomiast ja lubię, jak ta krewetka przesiąknie czosnkiem, chili, kolendrą, tą limonką. Dlatego zostawiam to wszystko na całą noc w lodówce. Czy tam, nie wiem, robię to zawsze rano i po południu po prostu jem. I teraz właśnie włożę tutaj do takiego pojemniczka. Hałasuje. I później będziemy obsmażać te krewetki. Właśnie nie wiem, czy na patelni, czy pewnie na patelni. Już Wam wspominałam w jednym z filmików, ja wcześniej, zanim wróciłam do Polski, mieszkałam w Australii i właśnie taka marynata do krewetków jest mi znana z Australii, bo w Australii na grill mówi się Barbie. Australijczycy generalnie używają bardzo takich fajnych skrótów i to jest jedna z takich marynat, które bardzo uwielbiam. To jest właśnie takie grillowanie owoców morza w Australii jest super popularne, a że mamy taki sezon grillowy, to postanowiliśmy, że pokażemy Wam taki inny sposób na krewetki. Ok, to teraz zamykamy i wstawiamy do lodówki. No, one minimum muszą się marynować godzinę. Ale ja polecam Wam zostawić te krewetki na co najmniej 12 godzin, one wtedy naprawdę są super świetne, a jutro Wam pokażę super sos właśnie do tych krewetek i jak my je, znaczy jak my, jak ja zazwyczaj je jem, bo mój bliźniak dopiero gdzieś tam zapoznaje się ze smakami owoców morza i zobaczymy, czy będzie mu smakować. Ok, to do zobaczenia za kilka godzin.
Witajcie kochani ponownie. Nasze krewetki już są zamarynowane. Ja wiem, że większość ludzi mówi, że krewetki trzeba, czy generalnie ryby czy owoce morza należy marynować krótko, natomiast ja lubię, jak one są przesiąknięte tym smakiem marynaty, dlatego u mnie one były jakieś 16 godzin w lodówce. I chcę Wam jeszcze pokazać taką sałatkę, którą my zazwyczaj jemy do ryb, czy w ogóle owoców morza. I tutaj mam liście szpinaku, botwinki, rukoli. Tu mam ser z niebieską pleśnią, jakieś pomidorki koktajlowe, takie różnokolorowe. Ogórek małosolny, bo teraz jest sezon, bardzo lubimy ogórki małosolne. Papryka, rzodkiewka. Tu mam taką jedną ogromną dymkę i taką garść kolendry. I do tego będziemy robić sos aioli, jeden z moich ulubionych sosów. I do tego musimy mieć tak, ja mam tutaj dwie łyżki majonezu, my używamy kieleckiego, bo najbardziej taki lubimy. I dwie łyżki śmietany kwaśnej, ja tutaj mam 30%. I tak jest ona, taka jest dostępna. Ja ją kupuję zawsze w Auchan. Ona chyba jest z tej firmy Prezydent, jeśli się nie mylę. I teraz tak, dodajemy tutaj albo dwa ząbki, albo jeden ząbek spory czosnku. Ale oczywiście tutaj wszystko zależy od tego, jak bardzo czosnkowy sos lubicie. Nam taki jeden ząbek z czosnku spokojnie wystarczy. O, tutaj jeszcze trochę można wcisnąć. I dodajemy świeżo zmielony pieprz. Ten pieprz oczywiście też według Waszego uznania. I to mniej więcej mieszamy na jednolitą masę. Ja trochę tego sosu zostawię do krewetek, a resztę po prostu użyję do sałatki, dlatego że my jesteśmy na diecie keto i musimy dobić tłuszcz. Najlepsze co może być, to dobicie tłuszczu. Znaczy najlepsze. No jedną z taką fajnych opcji według nas to jest właśnie majonez. I teraz tak, kładziemy wszystkie składniki sałatki do miski. Teraz jest dobry czas na to, żeby jeść warzywka, bo wszystko jest młode. Dużo smaczniejsze niż w czasie zimy czy jesieni. Rzodkiewka, pomidorki. Ogórek małosolny i papryka. No i dodajemy sos. I mieszamy. Specjalnie nie dodawałam sera i dodam go na końcu trochę na wierzchu. Dlatego, że zrobiłam tej sałatki na tyle dużo, że jutro nam spokojnie starczy ona do pracy, a ser po prostu zjemy dzisiaj. Jakby wezmę tylko tą wierzchnią część sałatki. Poza tym taki ser właśnie, oj, coś mi wypadło, ser z taką pleśnią raczej powinien być jedzony na świeżo z sałatką. Dlatego, że on jest bardzo intensywny w smaku i później po prostu jak on już jest w tej sałatce, to nie do końca fajnie smakuje ta sałatka. Po prostu przechodzą zapachy.
Okay, mniej więcej jest wymieszana, sałatka gotowa. Tylko wezmę to na bok. I teraz zabierzemy się za smażenie krewetek. Wczoraj marynowałam krewetki w takim oleju rzepakowym z cytryną i pieprzem. Ja go, chyba ten olej kupiłam w Lidlu. I dzisiaj też na nim będę smażyć. Oczywiście krewetki smażymy bardzo krótko, jakieś 1,5 minuty z każdej strony. Rozgrzewamy porządnie olej. Ok, kochani, olej jest podgrzany, zmniejszyłam ogień do połowy możliwości palnika. Teraz po prostu krewetki wyciągam takimi szczypcami. Właśnie, żebym wlać je tutaj razem z tą marynatą. Możemy trochę zwiększyć ogień. O, widzicie tutaj właśnie na tej krewetce widać, jak ona po prostu z takiej sinej, ojej, nie mogę jej teraz podnieść, sinej, robi się po prostu taka różowa. O to właśnie nam chodzi. Trochę zmniejszamy znowu. I po prostu przewracamy na drugą stronę. O, widzicie, jak one tutaj teraz fajnie widać, jak one zmieniły kolor. Właśnie o to chodzi, żeby one się stały takie różowe. I na drugą stronę. Kolejny raz. Muszę Wam powiedzieć, że pachnie super. Naprawdę, limonka. Papryczka chili i kolendra to co jest świetne zestawienie razem z krewetkami. I znowu teraz trochę zwiększam ogień. Czekamy znowu kolejne około 1,5 minuty. Będziemy mogli wsuwać nasze krewetki. Zobaczmy, jak wyglądają. Ok. Ok. Krewetki gotowe. Teraz szybko. Wezmę tylko tą miseczkę. Teraz szybko wykładamy naszą sałatkę. Pamiętajcie, że krewetki piecze się bardzo krótko, mniej więcej im mniejsze krewetki, tym krócej się piecze. Takie duże krewetki, które tutaj mam, tygrysie, piecze się mniej więcej około 1,5 minuty, a dlatego, że po prostu krewetki im dłużej się piecze, tym bardziej są gumowate. One w tej chwili będą miały taki bardzo fajny, jakby to powiedzieć, taki... Po prostu będą takie bardzo fajne, miękkie, nie będą gumowate. O, tego słowa mi brakowało. Trochę polewamy jeszcze tutaj naszą marynatą. Dodajemy nasz sos do krewetek aioli. I voilà, gotowe. Kolacja taka bardzo fajna, lekka. Ale taka w zasadzie keto, ale oczywiście możecie sobie zrobić tą kolację niezależnie od tego, na jakiej diecie jesteście. Kochani, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mamy nadzieję, że wypróbujecie nasz przepis i podzielicie się
Oj, widzicie? Mój bliźniak pokazuje mi palcem, zapomniałam o, o serze, żeby posypać po prostu na sałatce. To jeszcze raz, kochani, bardzo dziękujemy za oglądanie tego filmiku. Podzielcie się w komentarzach, czy spróbowaliście naszego przepisu i czy Wam smakowało. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia wkrótce. Pa! No i smacznego!